Anna Dąbrowska, dom maklerski Deep Broker. Dzisiaj 13 września. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Dzisiaj będą ogłoszone o godzinie 14:30 czasu polskiego dane na temat amerykańskiej inflacji za sierpień. Jest to bardzo ważny dzień, bardzo ważny moment, także inwestorzy wyczekują tego momentu. Dlaczego dane inflacji są tak ważne? Przypomnijmy sytuację dla giełdy od początku tego roku. Mamy do czynienia z korektą na giełdzie mierzoną tutaj indeksem S&P 500, wykres dzienny, korekta od stycznia i ta korekta, spadki mają miejsce, ponieważ Fed zapowiedział, iż będzie podwyższał stopy procentowe. Już sama zapowiedź spowodowała spadki i gdzieś w tej korekcie jesteśmy jeszcze w dalszym ciągu. Czyli spadki, dołek tej korekty póki co jest, tutaj mamy do czynienia w czerwcu. I od czerwca do sierpnia mieliśmy bardzo ładne odbicie, wzrost, ruch korekcyjny do góry. I było to spowodowane, iż po raz pierwszy Fed zapowiedział wycofywanie się z tej agresywnej polityki monetarnej, czyli powiedział, iż w tym momencie będzie podwyższał stopy procentowe, ale będzie to uzależnione od tego, jakie dane napływają z ekonomii. I to bardzo pozytywnie przyjęli inwestorzy giełdowi. Mieliśmy do czynienia z bardzo mocnymi wzrostami. Tutaj nastąpiła naturalna korekta tych wzrostów, dlatego że pamiętajmy, żadne notowania nie idą tylko w jednym ruchu, czyli zawsze jest impuls korekta. Korekta miała miejsce, ponieważ Fed ponownie zapowiedział, iż jednakże będzie agresywnie w dalszym ciągu walczył z inflacją i podwyższał stopy procentowe, czyli tutaj taki ruch w drugą stronę, jeśli chodzi o informacje płynące z Fedu i to, co mówi Fed. Czyli tu jesteśmy teraz. W tym momencie przez ostatnie dni mamy do czynienia z kolejnym tutaj ważnym odbiciem, jeśli chodzi o analizę techniczną, co sygnalizowałam na bieżąco na naszych spotkaniach. Korekta sprowadziła notowania do kluczowego poziomu wsparcia. I to wsparcie tutaj praktycznie jest kluczowe odnośnie tego, czego możemy się spodziewać od indeksu giełdowego w najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach. Czyli to wsparcie zostało obronione, czyli linia trendu wzrostowego, równocześnie poziom tutaj w poziomie, tak, poziom wsparcia w poziomie, czyli bardzo kluczowy poziom i on został bardzo dynamicznie obroniony. Mamy tutaj wzrosty, czyli tu jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj dane CPI o amerykańskiej inflacji i to one są tutaj kluczowe, co dalej z giełdą. Są już oficjalne informacje, iż spodziewamy się, iż inflacja będzie niższa, odczyty inflacji za sierpień będą niższe niż oczekiwane, z powodu tego, iż przede wszystkim ceny ropy naftowej znacznie zmalały przez ostatnie tygodnie, miesiące, czyli tego się spodziewamy. Jeśli faktycznie tak będzie, to może być to bardzo pozytywne dla giełdy i nie tylko. Nie tylko dla giełdy, także dla obligacji, dla akcji. Także tak to wygląda w skrócie. Jeśli mówimy o inflacji, rentowności, stopach procentowych, to musimy wspomnieć o rentowności. Przejdźmy na Trading View, żeby przypomnieć sobie wykres, który jest praktycznie w tym momencie najważniejszy, jeśli chodzi o analizę giełdy w długim terminie. Jest to rentowność amerykańskich obligacji, rentowność 10-letnich obligacji. I w tym momencie, dopóki ta rentowność jest ustabilizowana, nie będziemy widzieć dalszych wzrostów rentowności, to będzie to pozytywne dla giełdy. Jeśli natomiast zaobserwujemy tutaj kontynuację wzrostów, to będzie to czynnik alarmujący. Czyli bardzo ważne jest obserwować od tego momentu, jak będzie zachowywać się rentowność amerykańskich obligacji. Jeśli zobaczymy spadki z tego poziomu, niższy szczyt, to bardzo dobrze, jeśli chodzi właśnie o giełdę. Jeśli będziemy kontynuowali mieć wzrosty, to będzie to bardzo, bardzo ostrzegawczy, alarmujący wręcz sygnał. Czyli bardzo ważny, kluczowy moment, który teraz jesteśmy dla giełdy, dla rentowności amerykańskich obligacji, więc warto być dzisiaj przed ekranami, przed monitorami, przed swoimi platformami
o 14:30, żeby zobaczyć, jak przede wszystkim rynek przyjmie tę informację, bo zawsze ważniejsze od samej informacji jest interpretacja, jak większość inwestorów przyjmie daną informację. Jeśli już mówimy o inwestorach, to nastroje wśród inwestorów są bardzo negatywne, czyli tutaj są oczekiwania co do zysków, wyników akcji przez najbliższe 6 miesięcy, jest bardzo skrajny pesymizm. Także warto mieć to na uwadze, dlatego iż bardzo często większość inwestorów się myli, czyli jeśli będziemy widzieć jakieś pozytywne sygnały płynące z giełdy potwierdzenia, będzie to tylko dla nas może być dodatkowym potwierdzeniem. Czyli SP500 omówiony, sądzę, bardzo ważny moment, tu jesteśmy. Bardzo podobnie, jeśli chodzi o pokrewne indeksy, że tak powiem, czyli Nasdaq, akcje technologiczne znajdują się w bardzo podobnym położeniu, czyli odbicie, korekta tego odbicia, próba powrotu do wzrostów. Proszę zobaczyć, jak niedaleko są notowania poniżej linii trendu spadkowego. Przełamanie tej linii będzie tutaj bardzo pozytywne, czyli dzisiaj naprawdę kluczowy dzień. Jeśli inwestorzy chcieliby zyskać ekspozycję na akcje technologiczne, to bardzo prostym sposobem jest ETF QQQ, który tak naprawdę jest lustrzanym odbiciem indeksu Nasdaq. Dobrze, pomińmy dzisiaj może tutaj wszystkie te blue chips, akcje, wykresy kluczowych instrumentów. Akcji, że tak powiem. Skupmy się natomiast na obligacjach. TLT jest benchmarkiem dla obligacji. Jeśli zobaczymy, iż rentowność amerykańskich obligacji, czyli ten wykres, który przed chwilką prezentowałam na TradingView, jeśli zobaczymy, iż ta rentowność zaczyna spadać, będzie to bardzo pozytywne dla dotychczas wyemitowanych obligacji, jak na przykład TLT. Czyli przez ostatnie czas, miesiące mieliśmy do czynienia z wzrostem rentowności obligacji i vice versa, to znajdowało odzwierciedlenie w spadku cen akcji wyemitowanych do tych obligacji, czyli na przykład TLT notował rekordowe spadki tylko w tym roku. Ten ETF na obligacje zanotował spadek od stycznia, od początku roku 26%, czyli dla obligacji, dla instrumentu, który tradycyjnie jest uważany za bezpieczny, służący jako dywersyfikacja portfela, były to bardzo mocne spadki. Natomiast w tym momencie warto sobie zadać pytanie, czy nie warto rozważyć nabycie właśnie jakiegoś procentu do swojego portfela obligacji, dlatego iż tradycyjnie obligacje stanowią jakiś procent w portfelu. Tradycyjnie jest to 40-60, 60% akcji, 40% obligacji. Natomiast to już zależy od indywidualnego apetytu na ryzyko. Ponieważ od szczytu dla obligacji do teraz, czyli od początku roku spadek 26%, natomiast od szczytu aż 39%, czyli poziomy są niespotykanie niskie, jeśli chodzi o obligacje. Nie mamy żadnej gwarancji, iż w tym momencie nastąpi wzrost z tego poziomu, czyli iż rentowność obligacji zacznie maleć. Tego nie będziemy mieli nigdy. To, co mamy, to, co daje nam aktualny poziom cen obligacji, to bardziej atrakcyjny relacja ryzyka do zysku, tak? Chociażby w porównaniu w którymkolwiek momencie w ostatnich latach, miesiącach. Także to wiemy i ważne jest to, jak będzie właśnie układała się sytuacja odnośnie inflacji. Czyli możemy to na bieżąco obserwować. Jeśli rentowność obligacji zacznie się zdecydowanie osłabiać, maleć, to będziemy mieli potwierdzenie, iż jest to pozytywny sygnał dla TLT. W tym momencie nie ma odbicia, tak? To jest tutaj, ja to tutaj sygnalizuję sprawę dopiero bardzo przedwcześnie. Tej sytuacji jeszcze nie ma. Żeby myśleć, gdzieś tam rozważać zawarcie nowej transakcji, to zawsze trzeba mieć potwierdzenie, czyli zobaczyć, iż faktycznie jest popyt, pojawia się popyt, jest odbicie. Tak? W tym momencie tego odbicia nie ma, wręcz przeciwnie, TLT ustanawia kolejne minima. To dopiero jeśli zobaczymy tutaj jakieś potwierdzenie, będziemy mogli mówić, iż coś się zmienia. Okay?
Jedziemy dalej. Wspomniany wcześniej ropa naftowa, czyli widzimy osłabianie cen ropy naftowej zdecydowanie od czerwca. Jest to tutaj jednym ruchem i to może być bardzo pozytywne, jeśli chodzi o kolejne odczyty inflacji właśnie za sierpień, które będziemy mieli dzisiaj. Dolar. Indeks dolara, który tutaj sygnalizowałam przez ostatnie nasze spotkania, też bardzo ładnie tutaj się zachowuje, czyli respektuje poziomy oporu. Czyli długoterminowy obraz, wykres tygodniowy. Widzimy tutaj kanał wzrostowy dla indeksu dolara praktycznie od początku 2008 roku. Widzimy, iż indeks dolara poruszał się w takim bardzo geometrycznym kanale wzrostowym i w tym momencie aktualne wzrosty sprowadzają indeks dolara do po prostu do swoich, do górnego ograniczenia kanału wzrostowego. Jest to siłą rzeczy opór. I możemy się spodziewać reakcji i tę reakcję w tym momencie mamy. Jest to wykres tygodniowy, czyli widzimy zeszłotygodniowa świeczka zamknęła nam się spadkami, aktualny tydzień także otworzył się spadkami, czyli widzimy, iż pojawia się osłabienie dla dolara. Jeśli tak, to inwestorzy, którzy posiadają w dużej części portfele zainwestowane na amerykańskich giełdach, czy to w akcje, czy fundusze ETF, jest to być może dobry moment, żeby zastanowić się nad zabezpieczeniem sytuacji, gdy dolar po prostu zacznie się osłabiać. Dolar jako taki. Możemy to robić na wiele sposobów, jest wiele par walutowych, na przykład euro-dolar, ale jeśli inwestorzy mieszkają w Polsce, to chyba najbardziej adekwatną walutą jest po prostu para walutowa dolar do złotówki. Jeśli tak, to należałoby to zrobić w bardzo prosty sposób, hedge, czyli zawarcie krótkiej pozycji na tej parze walutowej, czyli jeśli chcielibyśmy zabezpieczyć swoją inwestycję w akcjach, na przykład posiadamy w akcjach w amerykańskiej giełdzie 10 tysięcy dolarów, możemy otworzyć pozycję 10 tysięcy krótką na dolar do złotówki i od tego czasu mamy zamrożony niejako zminimalizowany kurs walutowy, czyli jeśli będziemy zarabiać na krótkiej pozycji na Forexie, to będziemy tracić na pozycji w akcjach, to się równoważy, tak? To nie jest spekulacja, warunkiem do hedżu jest posiadanie po prostu pozycji w dolarach równolegle, tak? Czyli jest to hedge. Umieszczę jak zwykle link pod opisem wideo do szerszej analizy tego tematu. Natomiast jeśli chodzi o, czy jest to dobry moment, to wydaje się nie najgorszy moment. Patrząc na sam indeks dolara, jeśli spojrzymy na parę walutową dolar do złotówki, to także widzimy, iż jest to poziom oporu po prostu, czyli jest, mamy tutaj klin wzrostowy w bardzo długim terminie, dlatego już to klin jest tak, że ma początek 2008 roku i para walutowa testuje w tym momencie poziom oporu, czyli bardzo ważny moment. Euro do dolara, słabość dla dolara widzimy, iż odzwierciedla się oczywiście także dla pary euro do dolara, czyli widzimy próbę, mocną próbę, dlatego już odbicie jest bardzo silne, próba ustanowienia podwójnego dnia, czyli tutaj budowanie poziomu dna dla euro-dolara. I na koniec złoto, tutaj ostatnio nie ma za dużej zmienności, po prostu poziom dla złota utrzymuje poziom wsparcia i dopóki ten poziom minima z tego roku, z poprzedniego roku, będą otrzymane, to możemy liczyć na odbicie z tego poziomu, czyli tutaj mamy dość ładną mapę, jeśli chodzi o to, co może się stać ze złotem. Generalnie złoto, jeśli Fed, będziemy mieli ustabilizowanie sytuacji dla inflacji i informację, iż Fed być może zdecydowanie rozpocznie zmianę swojej polityki monetarnej, to będzie to bardzo pozytywne dla złota, czyli nie tylko jest to, to, co się dzieje z rentownością stóp procentowych, z inflacją, nie tyle jest ważne, nie tylko jest ważne dla szerokiej giełdy, ale także bardzo ważne dla obligacji i dla złota. Także ważny moment, warto być blisko giełdy w tym momencie, w tych dniach, żeby móc odpowiednio zareagować w odpowiedzi do tego, jak zareaguje giełda na napływające informacje. Dane o inflacji dziś 14:30.
Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do polubienia wideo, jeśli materiał się Wam podoba, pozostawienia komentarzy. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.